Także proszę Państwa, w naszym radiu obrotowym to u nas już kiedyś wszystko było i te babcie, jedna i druga się wypowiadała. To rzeczywiście młode zołzy, durne, nie dopuszczają do babci. Jedna mądra nauczycielką, druga tu płakała. Do Radia Maria dzwonią babcie, proszę Państwa, które... No, do których dzieci, wnuki są niedopuszczane. No to tym bardziej widać, że nie ma babci, nie ma dziadka, proszę Państwa. Polska, jak zobaczyła Amerykę, Polska, jak zobaczyła Unię Europejską, bogactwo, złoto, srebro, pieniądze, możliwości i te banki, no to ta babcia niepotrzebna i myślą, że sobie dadzą radę, bo tak jest, że w impecie bydlęcym, jak ktoś jest młody, to jemu się tak zawsze wydaje. A to jest krótkie parę dziesięć lat i człowiekowi już się nie chce, szuka pomocy, no ale potem już tej babci nie ma, a gdy była, to trzeba było korzystać. Nie ma, ludzie krótko żyją.